Pan Bóg mówi do nas przez proroka Ozeasza. Wyprowadzę oblubienicę na pustynię i przemówię do jej serca. Każdy z nas ma duszę. Nasza dusza jest oblubienicą. Oblubieńcem naszej duszy jest Jezus. Jezus chce wyprowadzić nasze serce na pustynię i mówić do naszego serca. Potrzebujemy pustyni. Carlo Caretto napisał taką książkę Pustynia w mieście. I pisze tam, że pustynia nie oznacza braku ludzi. Pustynia oznacza obecność Boga. Wszędzie tam, gdzie spotykamy się z Panem Bogiem, gdzie otwieramy Jego Słowo, gdzie otwieramy się na Jego obecność, czy to w sakramentach, czy to w dowolnym innym miejscu, gdzie staramy się nawiązać relację, kontakt z Panem Bogiem przez modlitwę, wszędzie tam możemy znaleźć pustynię, czyli obecność Pana Boga, czyli Jego Słowo i pozwalać oblubieńcowi, Jezusowi, do oblubienicy, do naszej duszy mówić, słuchać głosu oblubieńca.